Witajcie kochani, witajcie, a dzisiaj powiem wam, jak rozwiązać problem z AI Speech to Text w programie Magix Movie Studio 2025 Platinum i w innych wersjach też to działa. Dlaczego? Dlatego, że po zainstalowaniu programu mamy z tym problem i pojawiają nam się dwa rodzaje błędów. Pierwszy jest taki, który po logowaniu pojawia się. A drugi, kiedy wchodzimy sobie w nasz Magix Hub, to mamy taki błąd po próbie logowania. I teraz jak to rozwiązać? Prosta sprawa, słuchajcie. Kliknij łapkę w górę, kliknij subskrypcję i dzwoneczek, a żadne treści na moim kanale cię nie miną, a już was zapraszam na film. Jak to rozwiązać? Po prostu ja postanowiłem napisać do supportu Magix i dostałem odpowiedź. Dostałem odpowiedź taką, że trzeba wejść do folderu projekty Magix i znaleźć plik o tej nazwie EB Web View. I teraz powiem wam coś. Jeśli będziecie tego pliku szukać, wchodząc w foldery, to możecie go nie znaleźć. Najlepiej jest po prostu tutaj w oknie naszym kliknąć sobie widok i odznaczyć ukrycie elementów i wtedy po prostu tutaj w mój komputer wpisać nazwę tego folderu. I komputer będzie może szukał go długo, ale go znajdzie. I należy go usunąć. I kolejna rzecz, która jest ważna. W momencie, kiedy już to zrobimy, w naszym programie klikamy funkcję AI Speech to Text i tutaj będziemy mieli logowanie. Login. I to klikniemy. I nasza przeglądarka się otworzy. I tam będziemy musieli wpisać login naszego konta Magix i hasło. I to będzie wszystko, co musimy zrobić, żeby ten błąd naprawić. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Jeśli opcja ta nie działałaby wam w przeglądarce Chrome od Google, to polecam, bardzo polecam zrobić to w innej przeglądarce. Ja zrobiłem to w przeglądarce Microsoft Edge, więc to tutaj też działa. I tak w bardzo prosty sposób możemy naprawić ten błąd, który pojawia się podczas instalacji programu. Jedna jeszcze ważna rzecz, nie można mieć wcześniejszych wersji programu, bo jeśli będziecie mieć wcześniejsze wersje programu i zainstalujecie ten, no to siłą rzeczy te pliki wam się pomieszają i to też nie będzie działać, bo będziecie mieć więcej wersji tego folderu. Dlatego polecam wywalić wszystkie poprzednie, zainstalować na świeżo wersję Magix Movie Studio 2025 i wtedy zrobić tak, jak tutaj w tym poradniku mówię, a będzie wam wszystko działało. Jeśli macie pytania, sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.